W roku 77 Staś przeszedł na emeryturę. Ale to przejście na emeryturę nie było oczywiście końcem działania, zwłaszcza w sferze społecznej, w organizacjach SARP-u, TUP-u. Miał rzadki talent organizatorski. Był wyśmienitym organizatorem. To każdy, kto go znał, to bardzo szybko się w tym orientował. I to w pełni wykorzystał ten swój talent, jak w 81 roku organizowała Polska Światowy Kongres Unii Architektów. To są kongresy, na które przyjeżdża co najmniej kilkuset albo 1000 architektów z całej Europy. Ja byłem w tamtym czasie wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Powołaliśmy jako SARP Radę Kongresu i Staszek był głównym organizatorem tego kongresu. On był szefem rady organizacyjnej. Po prostu potrafił rozpracować całą organizację. Koncepcja była jego. Zrobił rzecz, która teraz jest trywialna, ale wtedy wcale nie była trywialna. Ustanowił licznik na rok przed otwarciem kongresu, licznik zaczął bić i mówił tak, jesteśmy 212 dni przed otwarciem, taka a taka rzecz powinna być już załatwiona. I tu znowu to był okres, kiedy bardzo blisko współpracowaliśmy, bo ja z kolei musiałem jako wiceprezes SARP-u wszystkie kontakty zewnętrzne załatwiać. To był rok 81, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, ale już w takim trudnym, napiętym okresie. Proszę sobie wyobrazić, że dostarczenie wędliny do bufetów na obrady kongresu wymagało decyzji biura politycznego. I to szło bardzo ciężko. To, że udało nam się zorganizować wspólnie kongres, który przeszedł potem do historii jako wielkie wydarzenie i bardzo udane, w okresie, kiedy Polska naprawdę była społecznie, politycznie wstrząsana. Myśmy wybrnęli z tego. Udało nam się ten kongres tak, że zbieraliśmy przez wiele lat potem pochwały i potem porównywano do tego kongresu kolejne kongresy. Mówiono, ale tak jak w Warszawie, to tutaj już nie było. Był to sukces, który można powiedzieć w bardzo dużym stopniu jemu zawdzięczamy. Staś zrobił to perfekcyjnie. Wszystko było w samych superlatywach.